Siemano, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ojciec Zwykłych Dzieci. Zapraszam was na taki dość nietypowy odcinek. Jesteśmy po patchu. Nie publikowałem za bardzo materiałów z Gwinta ostatnimi czasy z tego względu, że była wersja PTR, która się zmieniała z dnia na dzień. Ja nie chciałem robić materiałów, które będą szybko jednak nieaktualne. Teraz jesteśmy po patchu, więc możemy, że tak powiem, zagrać meczyk tej nowej odsłonie. Talię pokazał mi Weakness i Gogol, za co mi bardzo dziękuję, na wczorajszym live'ie. Zobaczcie sobie sami tą talię. Ja tylko chciałbym dodać, że mamy tutaj, w zasadzie to już nie są misio party, to są Eredin party. Mamy tutaj Eredinów brązowych i to nawet trzech. Dlaczego? Rozwścieczony Berserker dostał taką fajną opcję, że ma 11 i jest odporny na pogodę. 11 siły, odporny na pogodę. Czy to wam nie przypomina Eredina? A jest brązową kartą. Cud, miód i orzeszki. Mało tego, jeszcze lepszy jest od Eredina, bo mu rośnie siła z umiejętnościami Skellige. Także no, ta postać może mieć więcej siły niż Eredin bazowej w trzeciej rundzie i co? Ciekawostką, znaczy taki powerplay to mamy z Wiedźminami, ale bardzo ciekawą kartą jest Mistrz Mistrzów. Jest to taka karta niespodzianka. Karta, która nam daje naprawdę dużo siły, bardzo dużo siły. Zobaczycie sami przez osłabienie. Jest taki fajny trik, który powoduje, że... A zresztą sami zobaczycie w rozgrywce. Mam nadzieję. Dzik Morski jest nowością. On został, że tak powiem, zreworkowany, ale to jest moim zdaniem bardzo dobra zmiana. Wali za 3, 2 i 1. Myrtradeik, prawda? Tylko, że złoty i masz 6 siły. Bajka. Bajka. Coś jeszcze tutaj jest godne uwagi? Nie, myślę, że wszystko. A! No tak. Od nowa już nie uleczy nam Zygdryfy. Także uważajcie, bo możecie się nieźle przejechać na tym. Ja wczoraj nie wiedziałem, no ale chłopaki powiedzieli mi, no jest ok. Krahan Krayt daje nam 9 siły. Zmniejszona siła jest o 1, więc jest jednostką, że tak powiem, osłabioną, uszkodzoną. Ale zobaczycie, jak to wygląda w akcji. Dwóch wojowników klanu, krach nam wysypuje. Zobaczycie, jakie to fajne jest wombo combo. W każdym razie jedziemy rankę dzika. Łopanie! 48 poziom. No to chłopak sobie pograł. Więc mamy Nilfgaard na Skellige. Zobaczmy najpierw, co możemy usunąć. Za dużo kapłanek. Za dużo krzyków. Za dużo berserkerów. Nie najlepiej, ale tragicznie też nie jest. Spróbujmy najpierw zniczałego misia. Dyscypliny. Tego wam wszystkim trzeba. Tylko dobrze. Idę po ciebie. Pozbądźmy się tych wścieczonych berserkerów. Kłaniam się. Zobaczycie, o co chodzi w tej talii. Jak widzicie, mamy nowy stół. Ładniej wygląda. Zdecydowanie ładniej. No, gdzie rzucisz? A? Szczerze? Ja sobie jeszcze rzucę Wiedźminy, żeby było ciekawiej. No. I robimy tak. Uwaga. To przecież mi zrobi? Mistrzów rzucę w naszym tutaj... Kurze.
Póki co... Łucznik. Tak, tak. Wie? O panie. Łopanie. Zastanawiam się, czy tak mocno uderzyć, ale chyba tak zrobię. Będziesz błagał o śmierć. Czwórkę stracimy. Wszystkie jedną. Ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. To patrzy na sztuczkę magiczkę. Dziękuję. Czwórka poleci. Zgnije nam. Mamy 90 do 405, powinien spasować, jeżeli nie. To ja i tak to spasuję. Meryt na twarz? Ła! 61. Chyba Jatman Tikory będzie tutaj słusznym rozwiązaniem. Takim dodatkowym. Później już nie będzie okazji. Okej. My to chcemy wygrać, on tego nie wygra tak szybko. Zobaczymy. Moim zdaniem potrzebuje z dwie rundy jeszcze. Co teraz? Nie rzucił nam jakichś turbo szpiegów, których mógłby nam ukraść. Dwadzieścia siły to jest dość dużo. Zreflektował i dobrze. Też szkoda, że nie próbował kombinować. Mógłby przekombinować. Świetnie. Czy najgorsze jest to, że my nie mamy za bardzo karty do wyrzucenia. Ale zobaczmy sobie. Pięknie. Dość gadania. No panie. Tak zastanawiam teraz. Nie przebiję go niczym. Niczym go nie przebiję. Ale to też nie szkodzi. Nie szkodzi. Ostatnia runda. Jemu nic nie przychodzi. Znaczy wyjedzie zaraz nam w twarz z tą 22. Ale to też może być dla niego problem, jeżeli trafi nam się bendyczka. Łopanie. Ja bym chciał teraz, żeby na pierwszą linię mu na jak najwięcej wskoczyło jednostek. Liczę na to. Ciekawy. Dorzucę sobie kartę, bla bla bla, paląc płotkę. No. To zagra. Atrapa zmarnowana. Bardzo dobrze. Stracił to i to bardzo. Hmm.
Tak się zastanawiam, czy mistrz mistrzów ma tutaj sens. To będzie dość dużo jeszcze ruchów. O. Robimy to. Chyba tak. Chyba tak. Spróbujmy. Czego potrzebujesz? 2, 3 tury. 4. No niby lipiej, no. Dobra walka. Może jeszcze jakaś kolejna tura doskoczy. Dobra, jedziemy dalej. Ajajajajajajajaj. Niesamowite to jest. Zablokował nam kantarelon skilla. Bardzo niedobry łobuziak. Bardzo niedobry. Dobra, rzućmy kracha. Dojdzie nam jedna karta. Świetnie. Świetnie, bo teraz on sobie taką 22 rzucił. Emisariusza nie będę wskrzeszał. Nie będę robił takiej przyjemności. Dobra, rzucamy myszowora. Jeśli trzeba, to pomogę. Na pewno wywalamy. O kurde! Mega. Berserker out. Ignij. Raczej się nie przyda. Wszystkie ścieżki prowadzą do Nilfgaardu. Kurde, raczej się przydałoby. Ja pierdzielę. Ale lipa. Oh my god. Niestety. Wygrałem. Porządek musi. Boże, jakby się. Nawet 11 bym spalił. Kurde, przydałoby się fest. No niestety. Dobra, teraz tak. Co mi się bardziej opłaca? Pochyl głowę przed modrą Freją. Chyba. Raz, dwa, trzy, cztery. 8, nie. To za słabo. Chyba tak. Chyba tak będzie lepiej. Tak, tak. Tak. No, sobie zakosi. Dobra. No i trzymajcie się, ramy. Właśnie tak to się robi. Powiem wam, że ładnie, ładnie, ładnie poszło. Wygraliśmy z Nilfgaardem. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam się talia podoba. No i co? Niszczmy tą grę dalej. O, nasze wspaniałe rediny się nie przydały za bardzo teraz. W ostatniej rundzie, ale fajnie. Jej, 62 punkty. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia w następnym odcinku, hej!